Piątek, 15 września. Witam Was serdecznie i pozdrawiam z Ustronia. A dzisiaj szczególnie chcemy zastanawiać się nad fragmentami biblijnymi. Pierwszy z 11 rozdziału Księgi proroka Ozeasza z 8 i 9 wiersza. Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mojego srogiego gniewu, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród Ciebie jako święty. A w 12 rozdziale Ewangelii świętego Jana znajdujemy takie słowa Pana Jezusa: nie przyszedłem bowiem świat sądzić, ale świat zbawić. Kochani, czasem niektórzy mają tak, że kiedy myślą o Bogu Starego Testamentu, czy kiedy czytają Stary Testament, to maluje się w ich umysłach obraz Boga pomsty, Boga kary, pewno przeciwieństwo tego Boga miłosierdzia, łaski, którego dostrzegamy w Nowym Testamencie w Jezusie Chrystusie. Oczywiście nie jest to prawda, bo Bóg jest niezmienny. Bóg jest miłością i tę miłość okazywał od samego początku, chociaż oczywiście na różny sposób i nie zawsze możemy przykładać dzisiejsze normy, dzisiejsze standardy, powiedzmy wychowawcze, do tego, jak ludzie opisywali Boga, Jego relacje ze swoim stworzeniem, ze swoimi dziećmi w starożytności. Natomiast dobrze, że są również takie fragmenty Starego Testamentu, które pokazują nam inny obraz Boga niż ten obraz, który niektórzy chcieliby widzieć, zniszczenia, pomsty, kary za ludzkie grzechy. Widzimy obraz Boga, którego zadrżało serce, jak czytamy u Ozeasza, który był do głębi poruszony, który był skory do przebaczenia. I podobny obraz widzimy u Jeremiasza, Boga płaczącego, żałującego tego, że musi ukarać swój lud wygnaniem. Jaki w Twoich oczach rodzi się obraz Boga przy lekturze Pisma Świętego? Czy zawsze, czytając Biblię, doszukujesz się tego sedna Boga, czyli Bożej miłości w Jezusie Chrystusie, także w Starym Testamencie? Czy niekiedy widzisz tylko ten obraz powierzchowny, a niekiedy, czy może dostrzegasz tylko tę ludzką projekcję ludzkich zachowań, ludzkich metod postępowania czy wychowania, które ludzie przypisywali Bogu i Bogiem usprawiedliwiali swoje zachowania, nie zawsze zgodne z Bożą wolą. Natomiast Pan Jezus mówi: nie przyszedłem świata sądzić, ale świat zbawić. I to jest Boży plan. To jest zadanie Chrystusa, z którym Bóg posłał swojego Syna na świat, żeby nas zbawić, żeby przyjąć nas znowu do społeczności ze sobą, żeby móc nas w pełni obdarzać swoją niewyobrażalną miłością. I to jest właśnie sedno Biblii. To jest najważniejsze przesłanie chrześcijaństwa. Boża miłość w Jezusie Chrystusie. Boże wyciągnięte ramiona. Boża chęć zbawienia, a nie potępienia każdego człowieka. Zatem idźmy w ten kolejny dzień napełnieni tą Bożą miłością. Idźmy w kolejny dzień, żeby tę miłość przekazywać dalej. Idźmy w ten kolejny dzień ze świadomością, że Bóg jest z nami, że On ma nas w myśli o pokoju, a nie o niedoli, jak również pisał przez Jeremiasza. Że On o nas się troszczy. Bo jak podają słowa pieśni, również na dzisiejszy dzień przeznaczone, wiem, że Ojciec o mnie troszczy się. On dobry jest. Dobry jest. W każdej chwili, wszędzie chroni mnie. Bóg dobry dla mnie jest. I choć sztorm, i choć noc, wszystko będzie dobrze, bo wiem, że Ojciec o mnie troszczy się. Abyś, siostro i bracie, zawsze pamiętała i pamiętał, że Bóg Cię kocha i Bóg się o Ciebie troszczy. Dobrego, błogosławionego dnia w Bożej bliskości. Zostańcie z Bogiem. Amen.